Dobry wieczór, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zastanowimy się nad pewną kwestią, czy Bóg wybiera, czy nie wybiera, czy może Bóg Potępia, od razu dodam, że nie mam zamiaru tutaj nikogo przekonywać, nic udowadniać, ale chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego, nad tym się trochę zastanowić, a oczywiście przekonywanie to zostawię już Duchowi Świętemu. A więc rozpocznijmy od fragmentu z listu Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 9 i wersety od 6. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak: od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albo, kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Elzawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiano imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, Przywodzi do zatwardziałości. Kochani, ci, co czytają Pismo Święte, wiedzą doskonale, że ludzie są zbawieni, dlatego że Bóg okazuje łaskę i tą łaskę przyjmujemy przez wiary. Więc dzięki łasce Bożej możemy zostać zbawieni. Nic nie możemy na to poradzić to Bóg okazuje łaskę komu chce i daje zbawienie komu chce. W tym samym liście, w liście św. Pawła właśnie do rzymań we wcześniejszym rozdziale, możemy przeczytać, że nie ma nikogo, kto by szukał Boga. To oznacza, że nie ma nikogo na świecie, żadnego człowieka, który sam z siebie chciałby przyjść do Boga. No to może przeczytam ten fragment. Trzeci rozdział, wersety dziesiąte i kolejne. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Więc apostoł Paweł objawia tą prawdę o człowieku, że właśnie sam człowiek z siebie nie poszukuje Boga, ale tylko Bóg w swojej łasce może Pokazać się człowiekowi, i właśnie człowiek może przyjąć to przez wiarę. Mamy tu piękny przykład w tym fragmencie z dziewiątego rozdziału, kiedy mamy Rebekę, która urodziła bliźniaków. Dwoje chłopców: Ezawa i Jakuba. I tu przeczytaliśmy, że zanim ci chłopcy się jeszcze urodzili, to Pan Bóg, kiedy oni byli w jej łonie, Pan Bóg do niej powiedział, że właśnie to młodszy będzie rządził starszym. To ten młodszy będzie tym. Umiłowanym, a starszy nie. No i dlaczego? Przecież ci chłopcy, te dzieci jeszcze nic nie zrobiły, bo się nawet nie urodziły. Ale Pan Bóg tak wybrał. No właśnie, bo to wszystko wybiera Pan Bóg. To nie my decydujemy, czy będziemy szli za Bogiem, czy my poszukamy tego Boga. To Pan Bóg okazuje nam łaskę. Bo czytaliśmy, że żaden człowiek sam siebie. Nie idzie za Bogiem. Dalej czytaliśmy, że w szesnastym wersecie, a zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Także to Bóg decyduje, kto za nim pójdzie. To Bóg powołuje człowieka, to Bóg wybiera człowieka do tego, aby właśnie on poszedł za nim. A my to przyjmujemy przez Wiarę. Niektórzy powiedzą, i tutaj też apostoł Paweł pisze, cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? No, bynajmniej, oczywiście, że bynajmniej. Bóg po prostu, który jest Stworzycielem, może robić co chce. I okazuje łaskę komu chce, a komu nie chce tutaj łaski, nie okazuje. I tu właśnie mówimy, o tak zwanej predestynacji o wyborze przez Boga. To Bóg wybiera tych, którzy mają być zbawieni. Ale dalej jest też taki fragment o faraonie. No i właśnie niektórzy czytając ten fragment o faraonie zaczęli nauczać, że Bóg no okej, okay, on wybiera sobie ludzi do zbawienia, ale też i wybiera ludzi na potępienie. I chce, aby niektórzy byli potępieni, a nie zostali uratowani, no bo zbawienie znaczy ratunek, ratunek od wiecznej kary, ratunek od odłączenia wiecznego właśnie od Boga. Więc wymyślili coś takiego, że Bóg wybiera ludzi czy posyła ludzi na potępienie. Tu mówimy o tak zwanej tej podwójnej predestynacji. No ale czy tak naprawdę jest napisane w tym fragmencie, który przeczytaliśmy? No jest rzeczywiście faraon i tu jest napisane: Na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie, i aby rozsławiono imię moje po całej Ziemi. Zaiste więc, na kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. No i właśnie tutaj niektórzy spróbują udowodnić, że jest napisane, że Bóg jednak wybiera ludzi na potępienie. Ale dobrze jest by było, aby te ostatnie słowa. Przywodzi do zatwardziałości, rozłożyć na czynniki pierwsze. No bo, kochani, jeżeli Bóg przywodzi kogoś do zatwardziałości, to co się działo z tym człowiekiem wcześniej? Zanim poznał Boga, co by się stało z tym człowiekiem, który sobie żył, urodził się, ale nie znał Boga, nic Bóg mu się nie pokazał, to co by się stało z tym człowiekiem? Biblia wyraźnie mówi, że ten człowiek poszedłby na potępienie, na śmierć. Bo co? Bo Bóg tak wyraził? No nie. Przecież w jego życiu zupełnie nie ma Boga, więc co Bóg ma z tym wszystkim wspólnego? Ten człowiek, który się rodzi, zaczyna grzeszyć, występować przeciwko Bogu i tak właściwie w ogóle nie mieć i nie chcieć mieć nic wspólnego z Bogiem, więc idzie. Naturalną rzeczą na potępienie. I co to jest wina Boga w takim razie? Przecież Bóg tutaj w ogóle się nie dotyka. Nic nie ma wspólnego z tym człowiekiem. On nie przyprowadził go do zatwardziałości, on w ogóle do niego nie podszedł. Kochani, musimy rozróżnić, kiedy mówimy o tym, że człowiek pójdzie na potępienie, ponieważ nie przyszedł do Boga, a co innego przywodzi do zatwardziałości. Tak, rzeczywiście, kiedy tutaj czytamy, że przywodzi do zatwardziałości, to znaczy się, że rzeczywiście ten człowiek będzie potępiony. Ale czy to jest wolą Bożą, że on tak robi? Przecież każdy z nas się rodzi i po prostu idzie na śmierć. Jest przeznaczony na śmierć. Dlaczego? Ponieważ zgrzeszył. Ponieważ mamy grzeszną naturę i grzeszymy. Dlatego idziemy na śmierć. Wszyscy, jak jeden mąż. Ale Bóg okazuje łaskę, i niektórym tę łaskę okazuje i daje. Jak okazuje tę łaskę Pan Bóg, tak w praktyce? No, poprzez głoszenie właśnie Ewangelii. Kiedy my głosimy Ewangelię innym osobom, to tak Bóg okazuje łaskę. Ja mówię Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który Umarł za mój grzech, bo ja właśnie zgrzeszyłem i przez to oddzielam się od Boga, jedyna wieczne potępienie, ale Bóg w swojej łasce posłał Jezusa Chrystusa, po to, aby to on umarł za mój grzech i on zmartwychwstał, pokonał śmierć. Więc kiedy uwierzę, przyjmę to przez wiarę, to mam zbawienie. Tu Bóg okazuje łaskę, ale wiele osób nie chce w ogóle tego przyjmować i nie przyjmuje. Niejednokrotnie Bóg znowu mówi tą Ewangelię. Ale ludzie znowu, czy znaczy sam, nie sam Bóg mówi ewangelicko, używając do tego innych ludzi, ale ludzie znowu nie chcą przyjąć Ewangelii. No i co? Czy Bóg czy przeznacza kogoś na potępienie? Przecież ten człowiek nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem i sam odchodzi. Więc o co chodzi z tą zatwardziałością i przeznaczeniem kogoś, tutaj w cudzysłowie, tym przeznaczeniem na Potębienie. No właśnie mowa była o faraonie. I mamy tego faraona, ten faraon, który jest opisany w drugiej księdze mojżeszowej w księdze wyjścia. Sięgniemy sobie, tam jest długa historia, nie będziemy tego e, czytać, ale możemy przeczytać bo bodajże od wersetu 8, a może już nawet siódmego. Historię, kiedy Mojżesz chce wyprowadzić lud izraelski z ziemi egipskiej, a faraon się nie zgadza. Potem następują plagi. I Dotykają Egipcjan. Faraon w tej historii jest człowiekiem, który nie znał Boga, nie przychodził do Boga, ale nie był przeznaczony na potępienie. Po prostu był zwykłym człowiekiem, który nie miał styczności z Bogiem i nie chciał poznać Boga. Ale w pewnym momencie Bóg okazuje mu łaskę i posyła do niego Mojżesza. I ten Mojżesz przedstawia mu Boga, mówi mu o wielkim Bogu. Ale faraon nie chce wypuścić Ludu izraelskiego. Dlatego Pan Bóg, żeby pokazać, że to rzeczywiście Bóg mówi, daje plagi. Daje pierwszą, drugą, trzecią. Tych plag było dziesięć. I tak do ósmej plagi. I we wcześniejszych plagach, po tym jak te plagi się pokazały, możemy przeczytać, że faraon kazał wezwać Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: Tym razem zgrzeszyłem. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy grzeszni. I można by było powiedzieć: No, popatrzmy, zobaczmy. Faraon zobaczył Boga, poznał Boga, sam przyznał się do grzechu, czyli pokutował, no i wszystko byłoby okej. Okay. Ale za chwilkę znowu będziemy czytać, że faraon, zaś widząc, że deszcz, i grad, i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim. On i jego słudzy. Potem nastąpiła ósma plaga, plaga szarańczy. I znowu faraon powiedział: Zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. Przeto przebaczcie mi jeszcze tym razem mój grzech, i wstawcie się do Pana Boga waszego, by przynajmniej tę zagładę oddalił ode mnie. A gdy wyszedł od faraona, wstawił się do Pana, oczywiście Mojżesz. Ale to jest ósmy raz, który Bóg się pokazywał. I niestety to już było przegięcie ze strony. Faraona, ponieważ on wciąż w swoim sercu nie chciał wypuścić ludzi z Egiptu. Dlatego Pan przywiódł do zatwardziałości serce faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich. Kochani, osiem prób, osiem podejść, można powiedzieć, osiem łask Pana Boga w stosunku do. Faraona, który tak czy tak szedł na potępienie, ponieważ nie wiedział wcześniej o Panu Bogu. Ale dowiedział się i zaczynał poznawać. I rzeczywiście, można by powiedzieć, że chciał iść w stronę Pana Boga, pokutował, ale tylko tak mówił, a potem robił swoje. To niestety nie jest pokuta. I za ósmym razem rzeczywiście Bóg się zdenerwował i zatwardził serce Faraona. Przywiódł go do zatwardziałości. Ale czy to oznacza, że przeznaczył go wcześniej, od samego początku, na to, żeby było jego serce zatwardziałe? Widzimy wyraźnie, że Pan Bóg w przypadku faraona dał osiem szans na to, aby ten człowiek się nawrócił i uwierzył Bogu i poddał się pod słowo Boże. Ale on nie chciał. Więc kochani, Bóg może zatwardzić serce jak najbardziej. Ale to nie jest tak i jest to kłamstwem i wielkim zwodniczą nauką, że Bóg przeznacza kogoś na potępienie. My sami grzeszymy i przeznaczamy się na potępienie. A Bóg w swojej łasce chce, aby każdy dostąpił zbawienia. Dlatego posyła swoich uczniów. Swoje narzędzia, aby głosili Ewangelię, ogłaszali tą dobrą nowinę, bo nie chce, aby człowiek był właśnie potępiony. U Ezechiela możemy przeczytać, że Bóg nie ma przyjemności właśnie, kiedy cierpi nawet grzesznik. No ale niestety, a może na szczęście, Bóg jest sprawiedliwością. I, kochani, i my niejednokrotnie usłyszeliśmy Ewangelię. I myślimy, może to dobra rzecz, ale potem sobie myślimy, a jeszcze to bym chciał, a to jeszcze po swojemu. I Bóg okazuje nam dzisiaj łaskę w Jezusie Chrystusie i chce przyjść do nas. I dzisiaj słuchając tych podcastów, między innymi, również Bóg chce okazać Tobie, drogi słuchaczu, łaskę, abyś pokutował, odwrócił się od swoich grzesznych uczynków. I wyznał Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Przeprosił Boga w modlitwie i uwierzył, że Bóg może dać ci życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus Chrystus pokonał śmierć. Ale odwróć się od tego. Wiele osób powie: A jeszcze mam czas, a może później, a może to nie jest jeszcze dobry moment, kochani. Bóg okazuje łaskę. Ale Bóg też może zatwardzić serce. Nigdy nie robić tego tak, że od razu przeznacza kogoś na potępienie. Bo i ten Ezaw również miał szansę. Nikt mu nie kazał wyrzec się swojego pierworództwa. Nikt mu nie kazał właśnie być zadufanym w sobie i grzeszyć. No nikt. On sam to po prostu wybrał. Dlatego, kochani, jest czas łaski. Bóg chce okazać łaskę. Bóg rzeczywiście wybiera sobie. Wybiera sobie ludzi, którzy głoszą Ewangelię i ci ludzie idą tam, żeby głosić Ewangelię innym ludziom, bo Bóg chce, abyście byli zbawieni. Ale jeżeli będziecie wodzić Boga na pokuszenie, będziecie się mu sprzeciwiać i myśleli, jeszcze mamy czas jeszcze mamy czas. Bóg jest Bogiem wszechmocnym, wielkim i wtedy może zatwardzić serca. Więc naprawdę jest straszną rzeczą wpaść w ręce Boga Żywego. Nie igrajmy sobie nie, z Bogiem, bo to, co dzisiaj powiedziałem, tak jak kiedyś już mówiłem, ma swój termin ważności. Dzisiaj nie wkurzajmy Pana Boga. Dzisiaj uwierzmy Jego Ewangelii. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.